Podczas jednej z ostatnich ceremonii przeżyłem pewne doświadczenie, które było dla mnie doświadczeniem, nazwałbym to niezwykłym. Było to doświadczenie kompletnego odcięcia mnie, czy odizolowania od pewnego pola, od pewnej możliwości we mnie, czy od czegoś, co możemy nazwać w jakiś sposób duszą. Trwało to wiele godzin. Miało to strukturę pewnego muru, czy pewnej jakby blokady, przez którą żadnymi znanymi sobie sposobami nie potrafiłem się przebić. Dla mnie, czy dla osoby, która nieustannie porusza się na granicy tych światów, było to doświadczenie niezwykle przejmujące i takie doświadczenie bardzo, bardzo bolesne. Ale doświadczenie, które przypomniało mi o tym, czym jest tak naprawdę dusza i czym jest życie bez możliwości skomunikowania się z nią. Wydaje mi się, że wiele osób zajętych na co dzień podróżowaniem w tym świecie tak skutku, a nie przyczyny, być może w ogóle tego nie byłoby w stanie od razu rozpoznać, że coś takiego się zdarzyło. Ale ja dostałem to doświadczenie po coś. Dlatego właśnie bardzo chcę się z wami podzielić. Bo to doświadczenie przypominało mi pewną taką prawdę ewangeliczną, o której nie można nam dzisiaj zapomnieć, że choćbyś cały świat zyskał, a szkodę na swojej duszy poniósł, to tak jakbyś nic nie zyskał. W obliczu pewnych takich zabiegów, które stosuje się dzisiaj na nas, które stosuje się od dłuższego czasu, polegających na tym, że najpierw zabiera nam się wszystko to, co jest naszymi prawami naturalnymi, a potem w jakiś sposób oddaje się je, ale pod pewnymi warunkami, przypomina nam różnego rodzaju opowieści, które możemy uznać za baśniowe, związane na przykład z Faustem czy panem Twardowskim, i pewnego rodzaju cyrografami, które podpisujemy bez względu na to, jaką one mają postać, cyrografami i obietnicami tego, co w tym życiu możemy zdobyć i czego to nie możemy dostać w zamian za pocałowanie w pierścień kardynała nowej religii, religii strachu. Bardzo łatwo przehandlować swoją duszę, bardzo łatwo przehandlować swoją wolność, bardzo łatwo przehandlować wszystko to, co w sposób głęboki nas stanowi i konstytuuje, za pewną wygodę i pewien komfort życia. Tylko czy warto? Ja dostałem jednoznaczną odpowiedź: nie.
ja po tej nocy nie mam żadnych wątpliwości, jaką męką, jakim i z jakim wewnętrznym wygnaniem wiąże się odizolowanie od tego, co w nas najgłębsze, najprawdziwsze, najjaśniejsze i najpiękniejsze, co jest źródłem naszej mocy, co jest źródłem naszej charyzmy, co jest źródłem naszej wolności. Ale każdy z nas, podejmując pewne działania czy decyzje stojące w sprzeczności z najgłębszymi i najpiękniejszymi intuicjami, zawsze musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy warto. O tym jest potrosze Ewangelia. O tym są potrosze wszystkie starożytne opowieści, które mówią, że być może w momencie, kiedy stracisz swoje życie, ale stracisz je życie, stracisz to życie z mojego powodu, czyli z powodu miłości i z powodu pewnych ideałów, w które wierzysz, to być może wtedy naprawdę je odzyskasz. Ale jeżeli będziesz próbował, czy ulegniesz takiej pokusie, żeby te ideały przehandlować za poczucie chwilowego komfortu, to prędzej czy później przyjdzie taki moment, którego ja podczas tej ceremonii dotknąłem i który mnie w jakimś sensie przeraził, że nie będziesz w stanie móc zrobić już nic, bo pozostaniesz tylko i wyłącznie sam ze sobą i sam zdany na łaskę siebie. A to nie jest łatwe doświadczenie, zwłaszcza w momentach takich, które nazywamy momentami progowymi, czyli w momencie wielkiego cierpienia, w momencie bólu, w momencie osamotnienia, w momencie śmierci, w momencie, kiedy cała tak zwana metafizyka życia i jej transcendencja zaczyna wyciągać do nas ręce. Dziękuję wszystkim siłom i wszystkiemu, co jest wokół, za możliwość przeżycia takiego doświadczenia jako wielkiego ostrzeżenia przed tym, żeby nie handlować swoją duszą i nie handlować swoją wolnością, nie handlować swoim poczuciem samostanowienia i nie handlować swoimi ideałami w imię jakichkolwiek obietnic. Chemicznych sposobów na zniszczenie naszej tożsamości prawdziwej i na zniszczenie naszej pamięci i na zniszczenie naszej tożsamości jest w świecie mnóstwo. Jednym z najpopularniejszych jest na przykład fluor dodawany do każdej jednej pasty, który podstępnie dzień po dniu niszczy i zwapnia naszą szyszynkę, która to szyszynka jest odpowiedzialna za przełożenie na język chemiczny jakby wszystkiego tego, co nazywamy w życiu uczuciami wyższymi. Wszystkiego tego, co nazywamy uczuciami mistycznymi. Ale tych sposobów
coraz bardziej przemyślanych, żeby z dzieci Bożych uczynić z nas baranki Boże, jest sporo psychicznych, mentalnych, chemicznych i genetycznych. Uważajmy więc, bacznie obserwujmy, zwłaszcza te sytuacje, w których zbyt mocno i zbyt nachalnie i zbyt nieczysto próbuje nas się sprowokować do pewnych działań wobec naszego organizmu, co do których nie mamy żadnej absolutnie pewności, jak w istocie będą wpływać na naszą, na nasz poziom komunikacji z tym, co w nas najgłębsze. Wszystko, co duchowe, wszystko, co niezwykłe, musi się w nas, musi, bo taka jest natura człowieka, biologiczno-chemiczno-elektryczna, więc musi się przełożyć na język biologii i chemii, żebyśmy byli w stanie to odczuć. A sposobów, żeby tą możliwość odczuwania w nas zablokować, jest naprawdę całe mnóstwo. To są moje doświadczenia po ostatniej nieprostej dla mnie, a wręcz powiedziałbym, że być może jednej z najtrudniejszych w życiu ceremonii, w której to zostałem na całą noc odcięty od wszystkiego tego, co mnie stanowi. Ale tak naprawdę stanowi to każdego z nas. A nie zostało nam to dane zawsze, na zawsze i w każdych okolicznościach. Musimy o to zadbać. Musimy wybrać. Bo rzeczywistość, w której żyjemy, to jest rzeczywistość wolnego wyboru. I tego akurat prawa nikt nie może złamać, pomimo że może nagiąć je, udając, że go prawie nie ma. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Korzystajcie z wiosny, ze słońca. Z miłości, z wielkiego pędu życia, który ku nam biegnie. Hello.